Pytając się właśnie o tego typu kanały, to nie jest ten, to jest inny. Używając 90% swojego mózgu, może kontrolować przestrzeń i materię, ale zostało jej jeszcze 10% więcej. Ja pierdzielę te tytuły, to ja nie rozumiem nic, co przeczytałem. Czy byliby eksterminować ludzkość, ale ludzie nie chcieli umierać? Zamknął dziewczynę w klatce, traktując ją jak psa, ale jej się to podoba. Pewien mężczyzna. Słyszysz inny ten lektor, a tu też jest AI, to czyta, czy nie? Obejrzmy, zamknął dziewczynę w klatce, traktując ją jak psa, ale jej się to podoba. Pewien mężczyzna porwał atrakcyjną dziewczynę i zamknął ją w klatce, ale ona to uwielbiała. Dowiedz się, jak zakończyła się ta okrutna gra w streszczeniu filmu Schronisko. Ten człowiek ma na imię Seth i pracuje jako dozorca w schronisku dla psów. Mężczyzna bardzo lubi swoje zwierzaki, zwłaszcza ogromnego owczarka Lexi. Wchodzi nawet do klatki, żeby ją przytulić. Po przepracowaniu swojej zmiany, Seth wraca do domu i widzi w autobusie piękną dziewczynę o blond włosach. Ona pisze coś w swoim notatniku. Mężczyzna siada z nią i woła jej imię, Holly. Ty tego aktora kojarzy chyba, ty znasz go? W czym on grał? Okazuje się, że razem chodzili do szkoły. Seth zaprasza ją na randkę, ale piękność go odrzuca. Cóż, to nie jest Władca Pierścieni typ? Jakiś Mary, Pippin, Hobbit. Szło. Wieczorem nasz bohater odnajduje Holly w mediach społecznościowych i z zachwytem ogląda jej zdjęcia. Prosi swojego kolegę Nate'a o radę, ale jego bardziej interesuje jedzenie od dziewczyny. Seth dowiaduje się, że jego ukochany owczarek Lexi ma zostać uśpiony. Zabiera ją do gabinetu lekarskiego i przytula ze smutkiem. Po zabiegu mężczyzna wrzuca czarną torbę z psem do spalarni. W domu ponownie patrzy na zdjęcia Holly i próbuje dowiedzieć się, co ta nie dziewczyna lubi, a czego nie. Sporządza całą listę i ćwiczy przed lustrem każde słowo, które powie Holly, kiedy ją spotka. Wygląda dość dziwnie, jeśli nie przerażająco. Seth przybywa do kawiarni, w której dziewczyna pracuje jako kelnerka. Ona przyjmuje jego zamówienie, a on zaprasza ją na koncert, ale piękność znów odmawia. Seth jest rozczarowany, ale wygląda na to, że nie ma zamiaru się poddać. Po pracy Holly wraca autobusem do domu. Ma wrażenie, że ktoś ją śledzi i nie bez powodu. Seth ukrywa się w krzakach. Holly wchodzi do domu i skarży się swojej sąsiadce Claire na irytującego zalotnika. W tym momencie dzwoni jej na telefon, ale to nie o Seth, kogo? To jej były chłopak o imieniu Eric. Następnego dnia w pracy Holly czeka niespodzianka. Ogromny bukiet kwiatów. Dziewczyna wygląda na zdziwioną, hojnym prezentem od tajemniczego wielbiciela. Wieczorem idzie do baru, w którym pracuje Eric. Zarodnika, serio powiedział? Holly myśli, że to on przysłał jej róże. Okazuje się jednak, że to nie był Eric. Mimo to dziewczyna zgadza się pójść z chłopakiem na piwo. Dowiadujemy się, że Holly rzuciła swojego chłopaka, ponieważ ją zdradził. Prosi on o drugą szansę, po czym Seth pojawia się w barze. Holly wychodzi na zewnątrz, a nasz bohater podąża za nią. Pyta, czy podobały jej się kwiaty, a dziewczyna zdaje sobie sprawę, że jej tajemniczy wielbiciel to nikt inny jak on. Próbuje uciec, ale Seth ją łapie. Holly wraca do klubu i prosi Erika o pomoc. Powala irytującego zalotnika jednym ale ciosem, bomba po czym na łeb. Wyrzuca Setha na ulicę i żąda, by przestał śledzić Holly. Mężczyzna zauważa notatnik pozostawiony przez dziewczynę na progu i zabiera go ze sobą. W domu uważnie czyta każdą notatkę. Następnego dnia w pracy Seth znajduje w budynku sierocińca opuszczoną piwnicę z kilkoma pokojami. Mężczyzna wpada na chytry plan. Robi dużą metalową klatkę z żelaznym zamkiem na drzwiach i kradnie z gabinetu weterynarza szybko działający środek paraliżujący. Boże. Dzięki Oskar, 8 lat. To idealny wiek i na co? Mężczyzna sprawdza jego działanie na sobie. Kiedy odzyskuje przytomność, od razu idzie do Holly. W tym czasie sama dziewczyna idzie niesamowitym naukowcem, na sobie przetestował z bomby, widziałeś? Opustoszałą drogą. W jednej z alejek zauważa, że ktoś za nią idzie. Holly wyjmuje z torby gaz pieprzowy i rozpyla go na przechodniu, ale to zwykły bezdomny. Dziewczyna ucieka, a Seth zdaje sobie sprawę, że jego plan będzie trudny do zrealizowania. On jednak nie ma zamiaru się wycofywać i idzie prosto do jej domu. Wspina się po schodach przeciwpożarowych i trafia do jej mieszkania. Sama Holly jest w łazience i nie zauważa niczego podejrzanego. Dziewczyna kładzie się do łóżka i gasi lampkę nocną. W tym momencie z ciemności Seth rzuca się na nią i daje jej zastrzyk tego samego środka paraliżującego. Dziewczyna zaczyna krzyczeć, ale w tym momencie zamiera.
W środku nocy Seth przynosi do schroniska ogromny karton. Okłamuje Nate'a, że załatwia sprawę dla swojego szefa. W tym momencie słyszy podejrzane odgłosy i jęki dochodzące z pudła. Nate uważnie słucha, ale dochodzi do wniosku, że to klimatyzator hałasuje. Seth opuszcza pudło do piwnicy przy głośnym szczekaniu psów. Holly dochodzi do siebie w dużej, żelaznej klatce. Krzyczy i próbuje się wydostać, ale drzwi są zamknięte. Próbując je otworzyć, łamie nawet paznokieć. To naprawdę bolało. Niestety, nikt nie słyszy dziewczyny. Rano Seth przynosi więźniowi torbę z jedzeniem i miskę dla psów. Dziewczyna odsyła go, a miskę urażony dla Seth... psów? To jest chyba do szczania. Basen. Odchodzi, zabierając ze sobą całe jedzenie. Krzyczy z wściekłości i trzęsie się z zimna, ale mężczyzna nie zwraca na to uwagi. Nadchodzi nowy dzień. Seth nonszalancko myje podłogę schroniska i nie zwraca uwagi na głośne szczekanie psa. Po pracy schodzi do piwnicy i widzi swojego więźnia leżącego na podłodze, ciężko oddychającego. Mężczyzna podaje jej butelkę wody. Dziewczyna chwyta ją drżącymi rękoma i pije łapczywie. Seth stawia obok klatki jeszcze kilka butelek wody i torbę z jedzeniem. Holly chwyta faceta za spodnie, ale on mówi, że to jej nie pomoże. Seth obiecuje wrócić jutro i zacząć działać. Dziewczyna jest przerażona. Kiedy wychodzi, Holly rzuca się na jedzenie z torby. Zaczyna mieć halucynacje. Widzi swoją współlokatorkę Claire siedzącą obok niej i śmiejącą się z niej. Dziewczyna musi wypróżniać się w misce z karmą dla psów, a wokół biegają szczury. Nadchodzi kolejny dzień. Seth przychodzi do Holly i oświadcza, że umieścił ją w klatce, aby ją uratować. Jeśli go nie posłucha, nigdy nie opuści tego pokoju. Holly znów widzi Claire w jej halucynacjach, ale jest zdeterminowana, by walczyć o swoje życie. W domu Seth w kółko czyta zeszyt Holly, po czym zabiera go do piwnicy i pokazuje dziewczynie. Czyta kilka jej wierszy o miłości i zaczynają walczyć. Seth myśli, że dziewczyna nic nie wie o miłości, a Holly jest pewna, że to zwykły nieudacznik. Seth mówi, że z nich dwojga chora jest Holly, ponieważ komunikuje się ze swoim wyimaginowanym sąsiadem. Dowiadujemy się, że Claire tak naprawdę nie istnieje. A raczej Claire była jej najlepszą przyjaciółką, ale Holly sama odebrała jej życie. Z notatnika Holly dowiadujemy się, że Claire przespała się z jej narzeczonym Ericiem i wtedy dziewczyna postanowiła się zemścić. Wsiadła do samochodu razem z Claire, przyspieszyła do zawrotnej prędkości i wjechała w inny samochód. Obie dziewczyny przeżyły wypadek, ale Holly dobiła swoją koleżankę. Ja pierdzielę, co Holly mówi, odbiera, że jest pisarką, a to co pisze w swoim notatniku to fikcja. Seth odpowiada jednak, że śledzi ją od dłuższego czasu i sam widział, że odebrała życie wielu ludziom. Ona jest prawdziwym zabójcą. Ale Seth nie zamierza zgłosić jej na policję. Postanawia uratować swojego więźnia. Ciekawe jak... Seth odchodzi, a Holly widzi Claire klaszczącą w dłonie. Mówi swojej wyimaginowanej sąsiadce, że uda jej się wygrać. Następnego dnia Seth pyta Holly, dlaczego to robi. W przypadku Claire ma to sens, to przestępstwo z zazdrości, ale co z innymi? Holly odpowiada, że czuje się bezkarnie. Domaga się wypuszczenia, a kiedy Seth odmawia, zaczyna walić twarzą w żelazne kraty. Dziewczyna oświadcza, że jeśli odbierze sobie życie, Seth trafi do więzienia, a jego życie również się skończy. Przestraszony mężczyzna ucieka. W międzyczasie więzień próbuje otworzyć zamek i robi to z uśmiechem na rozciętych ustach. Po chwili Seth ponownie schodzi do Holly. Rzuca jej kilka batonów, a dziewczyna domaga się więcej jedzenia. Ale mężczyzna jej odmawia. Ze smutkiem przyznaje, że widziała Setha w swoich snach. Mieszkali razem w pięknym domu nad jeziorem. Z radości mężczyzna obiecuje Holly przynieść więcej jedzenia. W tym czasie Nate postanawia zejść do piwnicy i znajduje w jednym z pomieszczeń klatkę, w której zamknięta jest Holly. Błaga mężczyznę, aby odnalazł coś do wyłamania zamka. Seth wraca i zauważa, że drzwi do piwnicy są otwarte. Ostrożnie schodzi na dół i słyszy, jak Nate próbuje wyłamać zamek w klatce Holly. Ty, on i go zabije? Widzimy coś bardzo dziwnego. Holly daje znak Sethowi, żeby znokautował Nate'a. Patrzy swemu oprawcy prosto w oczy i mówi mu, że go kocha. Uderza swojego kolegę. Zaczynają walczyć, a Sethowi udaje się pokonać przeciwnika tylko z pomocą Holly, która w samą porę wkracza do akcji. Co do diabła się tu wyprawia? No dobra, Holly zmusza Setha do zemsty na swoim partnerze, a ten z przerażeniem wykonuje jej rozkazy. Dziewczyna w klatce doradza mężczyźnie, co powinien zrobić ze zwłokami. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest pozbycie się zębów, palców i tatuaży, aby nie można było zidentyfikować mężczyzny. Ty, czekaj, co tu się w dupę dzieje? Ja już nie ogarniam. Czemu ona takie rzeczy nagle robi? Potem Seth musi użyć piły. Psy z hodowli dostają posiłek z...
Cóż, chyba wiesz z czego. Mężczyzna pakuje wszystko, co zostało do worków i wysyła je do spalarni, gdzie śmieci zostaną spalone. Potem z obrzydzeniem zmywa wszelkie ślady zbrodni. Rano Seth wrzuca do rzeki zęby swojego byłego partnera, po czym wraca, by posprzątać piwnicę. Holly z zainteresowaniem przygląda się jego doświadczeniom. Ta piękność wydaje się mieć serce z kamienia. Wtula się delikatnie w jego dłoń i uwodzicielsko otwiera usta. Potem opuszcza rękę Seta coraz niżej i żąda, żeby ją rozgrzał. Jednak mężczyzna odsuwa się, a Holly bardzo się obraża. Tutaj widzimy detektywa, który przyszedł do hodowli, aby zbadać zniknięcie Nate'a. Seth miesza się w zeznaniach, więc natychmiast staje się głównym podejrzanym. Kolejny. Schodzi do piwnicy z Holly i przynosi jej jedzenie. Jednak dziewczyna w ogóle mu nie odpowiada. Seth wraca do domu w okropnym nastroju. Mężczyzna ponownie przychodzi do Holly i prosi ją o rozmowę, uderzył, ale chyba. Dziewczyna z... Widziałeś to? Dzięki bardzo, 42 lata. 42 lata chyba to nie przelewki, Oldge. Dzięki bardzo, zgadzam się. Znowu go ignoruje. W końcu żąda od niego dowodu miłości. Na przykład jego palec. Seth odmawia, a Holly zaczyna płakać. Mężczyzna idzie na górę, słyszy wycie psów i widzi swojego szefa w towarzystwie tego samego detektywa. Idzie do łazienki, zdejmuje zegarek z ręki i z jakiegoś powodu otwiera usta, po czym uderza pięściami w szafki i łapie się za głowę. Co rozumiałeś coś z tego opisu? Seth wraca do Holly z ostrym przedmiotem w dłoni. Mówi, że zrobi to w imię miłości. O mój Boże, ten szaleniec naprawdę to robi. Jeden z jego palców leży na podłodze. Kroi tego palce Seth krzyczy kiełbasę. I płacze, po czym Holly chwyta ostry przedmiot i grozi, że odbierze sobie życie, jeśli Seth jej teraz nie wypuści. Mężczyzna otwiera zamek. Holly wychodzi. Zamek to było zapięcie do roweru i ona tu siedziała non-stop. Nie mogła tego otworzyć? Wcześniej? Przecież ona tu siedzi cały czas, on tu nie siedzi 24/7. Mówi Sethowi, że go kocha i daje mu namiętny pocałunek, po czym rani go tym samym ostrym przedmiotem. Widzimy, jak w tle pojawia się duch Claire i otwiera drzwi prowadzące na wolność. Holly wraca do domu Erika i spędza z nim noc. Zaproponowano jej nową pracę w wydawnictwie, a jej chłopak jest bardzo szczęśliwy ze swoją dziewczyną. Holly podnosi jego telefon i widzi wiadomość od innej dziewczyny. W zamyśleniu patrzy na nóż kuchenny. Nasza bohaterka ubiera się i idzie w stronę opuszczonych budynków. W jednym z nich ukryta jest żelazna klatka, w której zamknięty jest ranny Seth. Holly opowiada mu, jak spędziła dzień i słodko się uśmiecha. Wyczerpany mężczyzna przyciska swoją dłoń do jej dłoni. Podobało ci się streszczenie? Co tu się odpieprzy? Nie wiem. No, ten film jest mocny, naprawdę. Nice. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek.